Jesteśmy dzisiaj w Kamysznicy Złatnej na parkingu wielofunkcyjnym, który został tutaj zbudowany w niedalekiej odległości zespołu szkolno-przedszkolnego. Ten projekt był możliwy do realizacji dlatego, że znaleźliśmy partnera słoweckiego, już wieloletniego partnera, miasto Krasno nad Kisucą, i dzięki wzajemnej współpracy mogliśmy właśnie w tym miejscu wybudować taki wielofunkcyjny parking. W ramach budowy tego parkingu były przewidziane również dwie imprezy promocyjne. Obie te imprezy już są za nami, odbyły się w miesiącu lipcu. Pierwszy to był piknik rowerowy, drugi to było wyjście w góry. Konkretnie tutaj jesteśmy na szlaku czarnym na Baranią Górę i tym szlakiem właśnie udaliśmy się na Baranią Górę. Obie imprezy bardzo, bardzo udane i myślę, że dobrze jest, że przy okazji promocji miejsc, które się buduje w ramach różnego rodzaju projektów, są również imprezy promocyjne. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie to, że mamy bardzo dobrą współpracę z Euroregionem Beskidy w Bielsku-Białej i za każdym razem, jak piszemy projekty, to szczęśliwie się udaje, że one są dobrze oceniane i dzięki temu możemy bardzo dużo tych projektów w ramach właśnie wspomnianego wcześniej Euroregionu Beskidy realizować.